Witam Was w kolejnym odcinku z gry Fański Jumping. Jak zapewne wiecie, od niedawna w grze można dodać swoją własną grafikę zawodnika, więc w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie robić nasz nowy Pato Team, tym razem z gry Fański Jumping. Oprócz tego zapraszam do składania propozycji w komentarzach na skocznie do kolejnego pucharu widzów. No i oczywiście na zawodników do naszego Pato Teamu może być nawet w jednej wiadomości. Komentarz, który będzie miał najwięcej łapek w górę, wygrywa. I jeszcze zanim zaczniemy odcinek, jak zwykle zapraszam do zostawienia subika nowe osoby, do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z Fański Jumping. No i lecimy! Myślę, że jako pierwszego zawodnika do naszego Pato Teamu zrobimy sobie Adama Małysza. Myślę, że ta fotka może być. Wycinamy sobie tło, ściągamy. No i jako, że nasza fota musi mieć szerokość 500 i wysokość 700, ja sobie tutaj użyję Photoshopa do zmiany rozdzielczości. Tworzymy nowy projekt, szerokość 500, wysokość 700... Tło transparent sobie dajemy. Mamy nasz projekt, teraz wrzucamy sobie naszego małysza, place. Wybieramy sobie naszego małysza bez tła, otwieramy. No i tutaj przytrzymując shift, żeby nam się nie rozleciał małysz, dopasowujemy sobie tutaj do ekranu i zaraz będziemy mieli pierwszego zawodnika do naszego Pato Teamu. No myślę, że mniej więcej takie coś, jeszcze tutaj tak na środek go sobie mniej więcej damy. No i mamy pierwszego zawodnika, proszę Państwa, można powiedzieć. Zapisujemy obrazek w PNG. OK. Wrzucamy sobie nasze zdjęcie na Discorda, żeby mieć link. Kopiujemy ten link. Kopiuj link. I już przechodzimy do Fański Jumping. Dajemy sobie edytor. Ja sobie wybiorę jakąś listę, którą sobie będziemy edytować. To będzie powiedzmy ta lista. I zmienimy sobie nazwę tej listy na Pato Team Barta. Może tak być. Niech tak będzie. Pierwszym zawodnikiem w tym teamie będzie Adam Małysz. Dajemy sobie, że my nim skaczymy, zaznaczamy i oczywiście kraj tu trzeba dać na Polskę. Edytujemy sobie naszego Małysza. Oczywiście kask mu trzeba jakiś dać, no z Red Bulla. Małysz miał kask, także damy sobie kask z Red Bulla. No i co ważne, nasza fotka wspaniała. Czy to działa? Wklejamy sobie nasz link, który skopiowaliśmy na Discordzie. I czy nasza fotka będzie działała? Oby. No jak na razie to się nic nie dzieje, ale tutaj musimy odświeżyć, tak jest, jest Adam Małysz. Jeszcze sobie mu trochę strój zmienimy. No i tak wygląda Adam Małysz, oczywiście czekam na propozycje na kolejnych zawodników w komentarzach. A teraz idziemy sobie oddać kilka skoków, musiałem tu jeszcze zaznaczyć Barta i gry, bo muszę mieć dwóch zawodników co najmniej, żeby jakieś zawody rozegrać. Także w dzisiejszym odcinku skoczymy sobie na kilku ciekawych skoczniach, może zacznijmy od Ironwood USA HS180. No i lecimy, pierwszy skok w dzisiejszym odcinku, nasz nowy zawodnik Adam Małysz. Jak widzimy tutaj mamy po update'cie taki świetny zoom. Ale dlaczego nie mam odepchnięcia od belki? To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy to wyłączyłem, czy co? Nie wiem, co się stało. No i dobra, pierwszy skok Ironwood. Adam Małysz, nowy zawodnik. Dzisiaj będzie taki dość krótszy odcinek, mi się wydaje. No bo tylko dwóch zawodników, oddamy sobie kilka skoków na różnych skoczniach. Tak for fun, ale każdy kolejny odcinek myślę, że będzie dłuższy. Będziemy sobie robić nowych zawodników. Nie wiem, o co chodzi z tym odepchnięciem od belki, oddamy sobie te skoki, ja zobaczę, czy w ustawieniach coś się... czy to po update'cie tak się stało. Możecie napisać w komentarzach ewentualnie, jak do tej pory nie będę jeszcze wiedział. Nasza fotka Małysza działa elegancko. No, odepchnięcie od belki, nie wiem dlaczego nie ma. No i zobaczmy sobie ten skok, no i Małyszowi jeszcze by się tutaj elany przydały, on na elanach skakał. Także może sobie to jeszcze zmienię. No i... Nie wiem, czy to ładny skok. 174 metry. A przynajmniej sobie trochę kasy zarobimy, co nie? No i Małysz pierwsze miejsce. Na dwóch zawodników. W dzisiejszym odcinku zarabiamy sobie trochę kasy. Oddamy sobie jeszcze kilka skoków. Ej, dlaczego Bart... Poczekajcie, dlaczego Barty gry ma zdjęcie Małysza teraz? Nie ogarniam. Chyba to zdjęcie zawodnika działa na wszystkich zawodników. A to niedobrze. Kurczę, to niedobrze, to bardzo niedobrze. Ale zobaczymy to sobie zaraz. Poczekajcie, ja to muszę zobaczyć. Zaraz sobie oddamy skok tym Małyszem i zaznaczymy kilku zawodników. Zobaczymy, czy to działa na wszystkich. Mam nadzieję, że nie. Ale mam takie podejrzenia, że może tak być. No i zobaczymy sobie skok Adama Małysza. No tutaj się dobrze wszystko świetla, nie wiem o co chodzi. Kurczę, dobra, lecimy. Ani odepchnięcie od belki, coś się stało z grom, czy co? Dobra, Adam Małysz, leć po złoto. Słabe wyjście z progu. No nie wiem, no nie wiem, dobra. Zobaczymy sobie, o co chodzi z tymi zdjęciami. Czy to do każdego zawodnika, czy co? Nie wiem, nie wiem.
No i Adam Małysz zadowolony. Ale wygrywa tutaj Bart i Gry. Zobaczmy sobie podium złożone z dwóch zawodników. 69 numerek Bart i pierwszy numerek Adam Małysz. No i tak, weszłem sobie tutaj do edytora i co się okazuje, że tutaj Bart nie ma żadnej fotki. Zobaczmy sobie Adama Małysza. Poczekajcie, czy tu się nic nie zepsuło? No, Adam Małysz ma fotkę, czyli coś tu się psuje, widzowie, no nie wiem. Stefan Kraft nie ma. Zaznaczmy sobie jeszcze jednego może zawodnika, nie wiem, Dawida Kubackiego. I przejdźmy sobie jeszcze na jedną skocznię to zobaczyć, czy faktycznie się psuje to wszystko. Może, nie wiem, to była wina ilości zawodników. Zobaczmy sobie tutaj na jakiejś w miarę nowej skoczni. Na przykład na, no nie wiem, na, kurczę, się nie mogę zdecydować, Oberstdorfie K235, bo czemu nie? No i dobra, teraz chwila prawdy, mamy trzech zawodników, zobaczymy, czy dalej się to będzie psuło. No jak tak, to niestety sobie chyba nie zrobimy jednak naszego patoteamu. Bart i Gry, no teraz jest normalne. Kurczę, odepchnięcie od berki dalej nie ma. Może to w drugiej serii tak się psuje, zobaczmy to, zobaczmy to. Skocznia Mamucia, wow, co tu się stało? Ej, to naprawdę patologiczne zawody. 72,5 metra. To był bardzo słaby skok Barta i Gry, ale kurczę się tutaj zagubiłem tej skoczni. Zobaczmy kolejny skok nowego zawodnika. Nie, czekajcie, Dawid Kubacki teraz będzie, czy Adam Małysz? Dawid Kubacki, potem Adam Małysz. No Dawid Kubacki tutaj wszystko dobrze działa. To chyba dopiero w drugiej serii się psuje. Poczekajcie, zaraz to wszystko sprawdzimy. Zobaczmy tymczasem skok Dawida Kubackiego. Co tu się stało z tym Oberstdorfem? Co tu się stało z tym wyjściem z progu? Jakoś tak... co najmniej dziwnie. Coś mi się dzieje z tą grą. 235,5 metra Dawida Kubackiego. Czy to był dobry skok? Chyba tak. No ale dobra, ja czekam na drugą serię, bo to w drugiej serii mi się tutaj chyba psuje. Za często się pojawia ta reklama. No i nowy zawodnik, Adam Małysz. Zobaczmy jego skok. Może odepchnięcie od berki sobie w obcech zmieniłem. Jeszcze sobie zaraz zobaczę. I Adam Małysz, nowy za... co tu się dzieje w tym Oberstdorfie? Nie mam pojęcia, widzowie. Ale w każdym razie czekamy teraz na drugą serię. Chcę zobaczyć, czy te fotki też się tak psują. Adam Małysz, 66,5 metra. No i dobra, teraz druga seria, chwila prawdy, czy będzie się psuło? Ej, patrzcie, co się dzieje. Psuje się w drugiej serii. Widzowie, to chyba sobie nie... albo dobra, robimy patoteam i tak. Robimy patoteam i tak, zobaczymy, co się stanie. To pewnie zostanie naprawione w jakimś update'cie. W tym Oberstdorfie dziwne to wyjście z progu. Miejmy nadzieję, że to zostanie naprawione w jakimś update'cie. No tutaj się nie starałem akurat przy tym skoku 214,5 metra. I tak nie było źle. Ale tutaj nam nachodzą w drugiej serii zdjęcie po prostu. No tu jest jakiś błąd ewidentny. A co tutaj jest w powietrzu? A, dobra, sędzia. Ale ten zoom fajny na skocznie. Fajnie to wygląda. No i Adam Małysz tutaj akurat dobrze wygląda, no po... dwa takie same zdjęcia się nakładają. Ale... no i patrzcie, tutaj też coś jest nie tak z tym wyjściem. Ło matko, z progu, aż się cały... tutaj... zluzowałem, powiedz. 235,5 metra Adama Małysza. Dobra. Także normalnie jakby co, składajcie propozycje do patoteamu, będziemy sobie robić propozycje skoczni do Pucharu Widzów, także zapraszam do składania. No i Dawid Kubacki tutaj jest Adamem Małyszem, nakładają się nasze fotki. No niestety. Dziwnie, ale to ciekawe, co się stanie, jak dodamy kilku zawodników. No to się wszystko okaże w kolejnych odcinkach. Ten niestety niezbyt dzisiaj długi, ale myślę, że ciekawe rzeczy my tutaj zobaczyli. Dawid Kubacki, 224,5 metra. Zobaczmy sobie jeszcze podium. Tym razem już mamy trzech zawodników. Dawid Kubacki wygrywa, Adam Małysz drugi, Bart i Gry trzeci. I powoli zbliżamy się do końca odcinka. Czyli wychodzi na to, że pasek do tutaj odepchnięcia od belki został usunięty jak na razie. Nie wiem dlaczego. W sumie to było chyba spoko, albo nie spoko. Nie wiem, czy to było spoko, czy nie. W każdym razie zawsze jakaś odmiana, nie? No i tak, w kolejnym odcinku zobaczymy sobie, co tutaj się stanie, jak dodamy kilka zdjęć właśnie. No chyba, że do tej pory będzie update, który to wszystko naprawia. Ja jeszcze raz wam przypominam o propozycjach skoczni do Pucharu Widzów w komentarzach i o propozycjach zawodników do kolejnego odcinka, do naszego patoteamu. A ja się z wami żegnam, zapraszam jeszcze raz nowe osoby do stawienia subika, zapraszam do stawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z Fański Jumping. No i do usłyszenia.